Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale RP Garażowo. Znajdziecie tutaj wiele ciekawych informacji na temat pił, kosiarek i innego sprzętu. W zakładce kanały znajdziecie kanały, które ja też oglądam i które polecam. Również zachęcam do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka, aby być na bieżąco w każdym wydarzeniu, które jest publikowane na kanale RP Garażowo. Cześć, witajcie. Dzisiaj zabieramy się za piłę produkcji chińskiej. Od czego sobie tu zacząć? No, od tych połówek. Ja uszczelkę osadzę na uszczelniaczu z dwóch stron. Dodatkowo, bo dla po prostu pewności połączenia. Czyli tak, jest raz, dwa, trzy. Te piny ustalające i ustalamy sobie w ten sposób tutaj położenie tej naszej uszczeleczki. Ona nam się tutaj nie rozjedzie. Teraz przyciskamy mocniej, bo tu już mamy ten uszczelniacz, żeby też sprawdzić, czy to się wszystko nam ładnie równo ułożyło. I wał. Tak na wał wygląda. I teraz pytanie. Jak ten wał zamontować? Gdzie mamy jakieś punkty charakterystyczne, żebyśmy mogli się odnaleźć w tym, co robimy. Tu jest tłumik. Tu jest gaźnik z tej strony. Więc od tej strony mamy śruby jeszcze na prowadnicę. To musimy tutaj mieć co? Sprzęgło. Ze zębatką pływającą. A jeżeli mieć tu sprzęgło z zębatką pływającą, to gdzie przykręcamy sprzęgło? Od tej strony. A od tej strony, tutaj gdzie jest ten stożek, przykręcamy koło magnesowe. I koło magnesowe mamy tu i tu jest na nie miejsce. Czyli ma być w tym miejscu. Raz. Dwa. Skręcamy go takimi dłuższymi śrubeczkami. Pamiętajcie, żeby sobie je też i oczyścić i posprawdzać długości, żeby nie było, że macie jakieś za krótkie. No i dobra. I teraz lecimy od strony koła magnesowego. Wkręcamy sobie śrubki. Karter mamy skręcony. Uzbroimy sobie nowy tłoczek. Robię to w ten sposób, żeby nie rysować ścianek tłoka. To podkładam sobie szczelinomierz pod kraj tego pierścienia. I tym samym sobie to wskakuje elegancko. I nie muszę się bać o to, że sobie tutaj narobię jakichś problemów. Teraz patrzymy sobie na strzałkę. Ten punkt na tłoku oznacza nam stronę wydechową, więc nie będzie tutaj problemu, żeby to zamocować. Pamiętamy o łożysku igiełkowym, który musi się znaleźć tutaj, w tym miejscu. I tu, żeby było ciekawiej i żeby było nam dodatkowo wygodniej, to producent wymyślił jeszcze takie dwa elementy, które muszą się znaleźć po obu stronach naszego tutaj łożyska igiełkowego. No i tak, strzałka w stronę wydechową i zakładając. No to nam zostało tylko założenie zabezpieczeń. Jedno zamontowane.
i drugie zamontowane. Tłoczek na swoim miejscu. Dobra, uszczelka założona, tutaj nie ma żadnych pinów ustalających, więc trzeba sobie ją w miarę równo rozłożyć na tych otworach. Zdejemy sobie cylinder. Tu jest mocowanie tłumika, tu jest mocowanie gaźnika, więc też musimy pamiętać o tym, jak to trzeba. By nie było niedomówień, to olej do przesmarowania tutaj tej ścianek tego cylindra. O, widzicie, tu już palcem rozprowadziłem ten olejek, żeby był jednak poślizg i żeby nie było tak zwanego suchego startu, o którym to mi kilka osób już pisało, że powinno się przesmarować. To, że na filmiku czasami nie pokazuję, że psiknąłem oleju na tłoczek czy na cylinder, to nie znaczy, że ja tego nie używam i nie robię. Pilnujemy, aby pierścienie były w odpowiednich miejscach, czyli tu w tym przypadku tu i tu, tutaj występują te piny ustalające, więc tutaj mają być też te zamki tych pierścieni. Strona wydechowa, tutaj strona od gaźnika. Ściskamy sobie te pierścienie palcami na ile można. No i nakładamy to wszystko. I cóż, co mogę więcej powiedzieć? Uważajcie na takie rzeczy, kiedy zamawiacie sobie najtańsze zestawy. Takie po prostu na wariata gdzieś tam ktoś coś wystawi i sprzedaje, bo kosztowało, czy najtańsze, on kosztował coś koło chyba 30 zł czy 40 ten cylinder, mimo że nie był najtańszy, no ale widzicie, kupujcie sobie to w zestawach. A teraz dla porównania, o, to jest pudełko, w którym przyszedł mi ten cylinder, zero jakiejś informacji, co to w ogóle jest i skąd. Tutaj mam już nową część. Porównajcie sobie, jak to wygląda. Widzicie, tam ma nabity numer. Tutaj mam pudełko. Takie sobie całkiem fajne, gruby kartonik. No widać, że to jakoś tam wygląda sobie. Nie mówię, że tu ja coś reklamuję, jakieś części, bo to nie chodzi o reklamę, tylko po prostu, żeby ktoś też mógł sobie popatrzeć i zastanowić się, co chce zamówić. I teraz, co ciekawe, ten komplet z tłoczkiem, tak, z zabezpieczeniem, z tworzeniem, czyli cały komplet do zestawu wyszedł mnie taniej w hurtowni niż to dziadostwo na aukcji internetowej. Cylinder osadzony, udało się. Skręcamy go. To możemy sobie pokręcić tutaj naszym wałem. No i dobra, lecimy sobie z tłumiczkiem w tej chwili, czyli zakładamy nasze szpileczki od tłumiczka. Zakładamy sobie nową podkładeczkę, obojętnie, w którą stroną. Ważne, żeby była tutaj nowa. Wierany, no ale nie będziemy go malować. Dorabiamy sobie przewód impulsowy, o którym nie zapomniałem wspomnieć. On jest tutaj. A czy wspominałem, pokazywałem gdzie jest. A tu ten kruciec. Musimy to nałożyć wężyk. Już teraz, bo potem go nie nałożymy. No i mamy przewód wyprowadzony. Na razie go nie ucinam, bo jeszcze nie wiem dokładnie ile go mam uciąć. Ten odcinek mamy już skręcony. Teraz kolejna operacja. Wężyk przyciągamy sobie tutaj tym otworem i wystawiamy. Teraz przekładamy ten kruciec przez tą część. Kolejny element.
Też. Umieszczamy sobie to w ten sposób. Tak to powinno być osadzone. Taka obrączka ma być tutaj. O. I tak ma wyglądać ten nasz cały łącznik. Zamontujemy sobie na zbiornik paliwa razem z uchwytem. Widzicie, tu jest taki amortyzator. Tu też jeszcze takie śrubki, tutaj sobie je wykręcamy. Co my tu ciekawego mamy? Przewód paliwowy. Sprawdzamy, jakim jest stanie i widzimy, że ten jest tutaj pęknięty. No więc musimy ten przewód wymienić. Zastosujemy dwa przewody. Tu mam taki przewód, który fajnie pasuje na ten filtr. Długość tego przewodu myślę, że też będzie odpowiednia. Przepuścić ten wężyk przez troszeczkę właśnie grubszy. Uciąć taki kawałek, który naciągniemy. I to nam pozwoli uszczelnić ten przewód. Przewód gotowy. Tak to wygląda uszczelnione. Czyli zakładamy ten nasz pierścionek tu, o taki ciężarek. Zakładamy filterek. O. I zakładamy koreczek. No i montujemy teraz obie te części przewodu paliwowego. I lecimy. Teraz montujemy coś takiego. Jest to zabezpieczenie tutaj tego naszego uszczelniacza. Koreczek nowy. Dalej sobie robimy porządek z naszym kołem magnesowym. Co nam będzie potrzebne? Na pewno klin. Wkładamy go tutaj na wał, na to wycięcie w wale. Teraz możemy założyć koło magnesowe. Pamiętajcie, aby to dobrze osadzić. Teraz idzie taka podkładka i stosujemy kolejny raz tą samą metodę, czyli sznurek, miejsce świecy, blokujemy sobie tłoczek, sznurka im więcej tym lepiej. Sprawdzamy, czy wszystko nam się poprawnie obraca, czy jest przykręcone. Dalej zakręcimy sobie naszą tutaj cewkę. Ustawiamy sobie koło magnesem w tą stronę do cewki. Zakładamy cewkę. Skręcamy. Nie skręcamy tego bardzo mocno ze względu na to, że to musimy mieć jeszcze ruchome. Teraz będziemy ustawiać przerwę. Wkładamy sobie szczelinomierze, wartość 0,20 mm. Między koło magnesowe, między ten magnes tutaj, a tą ceweczkę. Także ja mogę sobie skręcić już bezpiecznie cewkę. Dalej zamontujemy sobie nasz przełącznik. Zakładamy tutaj sobie tak kawałek blaszki, nic więcej. No i przykręcamy to w tym miejscu. Musimy zdemontować tą gumę jeszcze, bo odwrotnie ją założyłem. W ten sposób. No, chodzi o to, żeby tu cięgno gazu było, ta dziura z tej strony otwór, bo inaczej tego nie założymy. No i ta guma tutaj ma taki rowek. Ten rowek ma pasować tu w tym miejscu. No, guma założona już jest poprawnie. Teraz to cięgno gazu. I teraz tak. Tutaj mamy przepustnicę ssania. A z drugiej strony mamy przepustnicę na szkutą główną. I teraz tak. Do tego tutaj, jinxa, przyczepiamy sobie nasze cięgno. Cięgno ssania. I ono musi być zaczepione tutaj przy tym drugim. Czyli patrząc od strony filtra, to przepustnica pierwszą, którą widzimy, to jest przepustnica ssania. Tak jak w tej chwili. To
Teraz mieć na gumeczka, to jest gumeczka tutaj stąd. O, no tam osłania ten przycisk. Zakładamy sobie tą obudowę i sobie to skręcamy. Co tu się wyprawia? Jeszcze tu. Sprawdzamy, czy działa gaz. Działa. A że działa w stanie. Działa. Filtr powietrza, jeśli jest czysty, to pamiętajmy o tym, żeby tu założyć o-ringa jakiegoś, bo to oryginalne zabezpieczenia są do niczego w tym. No więc to zakładamy w ten sobie oto sposób. Damy nasz dekielek. Po tej stronie mamy prawie wszystko. Także montujemy sobie osłonę. Montujemy sobie szarpak. Uszczelniam sobie od razu to miejsce, gdzie będzie przewód olejowy. No i zakładamy. Napęd pompki nowy. Teraz zakładamy ten plasticzek tutaj. Łożysko igiełkowe. Kosz sprzęgłowy razem z zawadką pływającą. Dalej lecimy sobie z taką podkładeczką. No i tutaj leci nasze sprzęgło. Kręcamy je odwrotnie do ruchów wskazówek zegara. Dokręcić to możemy sobie zwykłym kluczem do dużej szlifierki. Uważajcie tylko na szarpak, żeby sobie go nie urwać. Jeśli prowadnica jest w łańcuch założony, to nam się samo nie odkręci. Tak to wygląda. To by było tyle. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie, hej, cześć.